Przestępcy wiedzą, że kluczem do sukcesu jest socjotechnika, więc uniknięcie zastawianych przez nich pułapek staje się poważnym wyzwaniem. Niezmiennie najważniejszy w rozwiązywaniu takich problemów jest nasz umysł. Wszelkie żądania w wiadomościach wywołujące emocje, załączniki w nieoczekiwanych mailach czy SMS-ach lub noszące dziwne nazwy, to wszystko automatycznie jest podejrzane. Informacja o fakturze, za coś czego nie zamawialiśmy, wysokopłatna subskrypcja SMS, której sobie nie przypominamy, to wszystko powinno zapalać nam w głowie pulsującą czerwoną lampkę. Dajmy sobie chwilę, zanim podejmiemy jakąkolwiek akcję. No i nie zaszkodzi wesprzeć naszej głowie dodatkowym technicznym rozwiązaniem.